ogromne zaskoczenie i niedowierzanie spotkały w 3 latach dopiero działaczy klubu Sparta Nowa Wieś, którzy zostali poinformowani o zniszczeniu sporej części boiska lokalnej drużyny przez dziki. Zwierzęta, których odciski widać na boisku, zryły niemal całą połowę boiska, która teraz nie nadaje się do użytkowania. Dzików nikt w nocy nie zauważył, bo okolice spowijała w tym czasie gęsta mgła. Dopiero po jej opadnięciu na jaw wyszedł ogrom zniszczeń. Jeszcze w lipcu cała Nowa Wieś położona w gminie Kłobuck i reprezentująca ją drużyna piłkarska świętowały hucznie wejście do A-klasy. Jesteśmy w tej chwili uziemieni, weszliśmy do A-klasy i za chwilę możemy z niej spaść. Nie grając u siebie na boisku, jak obienie minę, każdy mecz możemy przegrać, mówi prezes klubu Nowa Wieś Tomasz Zawierucha. Do tej pory obiekt nie był ogrodzony, jednak teraz ma się to zmienić. Jak mówi prezes klubu, dziki w tej okolicy były widziane już kilkakrotnie, ale do tej pory nie wyrządziły tak znaczących szkód. O sprawie informuje Dziennik Zachodni na swoich stronach internetowych, dziennikzachodni.pl. I na koniec Poznań. W nocy z powodu awarii energetycznej i przerwie w zasilaniu przestały pracować 3 pompownie wody. Z tego powodu w niektórych miejscach w Poznaniu nie ma wody. Problemy mają poznaniacy, którzy mieszkają przy ulicach Dąbrowskiego, Szpitalnej, Mylnej, Pomorskiej i Bukowskiej, Miłej, a także ludzie mieszkający przy osiedlu pod Lipami. Wszystko przez nocną awarię i w związku z tym w tych miejscach stoją tam specjalne kontenery z wodą. O sprawie informuje Głos Wielkopolski na swoich stronach internetowych głoswielkopolski.pl. Między innymi o dzikach we mgle na Murawie. Bartek Wasilewski, bardzo dziękuję. 12:30. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Jest 12:30. O 15:00 premier Beata Szydło ma ogłosić strukturalne i personalne zmiany w rządzie. Powiemy też o filmie Andrzeja Wajdy Powidoki, który jest polskim kandydatem do Oscara. W serwisie także wspomnienie zmarłego dziś Szymona Peresa, jednego z najważniejszych przywódców w historii Izraela. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. O godzinie 15:00 premier Beata Szydło ma ogłosić strukturalne i personalne zmiany w rządzie, poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. W ubiegłym tygodniu szefowa rządu wyjaśniła w radiowej Jedynce, że nie chodzi jedynie o wymianę kadry, ale również o usprawnienie pracy resortów. Podkreśliła, że potrzebne są zmiany systemowe. Przypomniała, że kiedy tworzył się rząd, zobowiązała swoich ministrów do dokonania przeglądu funkcjonowania resortów oraz podległych im instytutów i agencji. Rząd zajmuje się dziś projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Ministerstwo Finansów zapisało w dokumencie, że w przyszłym roku wzrost produktu krajowego wyniesie 3,6%. Deficyt budżetowy ma wynieść blisko 60 miliardów złotych, a średnioroczna inflacja 1,3%. Ekonomista banku BZWBK Piotr Bielski powiedział, że założenia przyszłorocznego budżetu są ambitne, ale możliwe do zrealizowania. Myślę, że trudno będzie uzyskać taki wzrost gospodarczy, jak założono. Też nie ma pewności, czy inflacja wzrośnie aż tak bardzo. Ale z drugiej strony myślę, że nie można też powiedzieć z całą pewnością, że budżet przyszłoroczny jest nie do zrealizowania. Będzie pewnie nie tak łatwo go zrealizować, ale może się udać. Piotr Bielski pozytywnie ocenia fakt, że zakładane wydatki budżetowe nie rosną w zbyt szybkim tempie. Wiadomo, że wydatki będą wyższe, bo przecież będzie to pierwszy pełen rok funkcjonowania programu 500+. Jest też tam element uwzględniający obniżenie wieku emerytalnego, ale biorąc pod uwagę te rozwiązania programowe, pozostałe wydatki nie rosną zbyt mocno. W efekcie nawet relacja całkowitych wydatków budżetu do PKB lekko się obniża. Projekt budżetu do końca września musi trafić do Sejmu. Rosjanin, który sterował dronem latającym nad kancelarią premiera, usłyszał zarzut naruszenia prawa lotniczego. Drugi zatrzymany w tej sprawie, również Rosjanin, został przesłuchany. Obaj zostali zwolnieni. Prokuratura nie zastosowała wobec nich żadnych środków zapobiegawczych. Prawo lotnicze przewiduje do 5 lat więzienia za złamanie zakazu posługiwania się dronami w strefach objętych zakazem lub ograniczeniem lotu. Film Powidoki w reżyserii Andrzeja Wajdy jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Wyboru dokonała komisja oscarowa złożona z przedstawicieli Polskiego Środowiska Filmowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Powidoki to opowieść o Władysławie Strzemińskim, malarzu i teoretyku sztuki, liderze międzywojennej awangardy plastycznej. W rolę Władysława Strzemińskiego wcielił się Bogus. Zdjęcia do Powidoku kręcono w Łodzi i w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz w studiu w Warszawie. Świat żegna Shimona Peresa, jednego z najważniejszych przywódców w historii Izraela.